Dzień dobry, Jan Piński, witam na moim kanale. Dziś moim i Państwa gościem jest redaktor Tomasz Wiejski z portalu służbyspecjalne.com i z magazynu Historia bez cenzury, której Dzień najnowszy dobry. polecamy. A w numerze jest właśnie tekst redaktora o ostatnich żołnierzach cesarza Japonii, którzy w skrajnym wypadku jeszcze kilkadziesiąt lat po wojnie walczyli za cesarza. No i ginęli za tego cesarza, albo nawet przestawali walczyć, bo się dowiadywali, że już nie ma o co. A my dziś o tych, co walczą za cesarza Jarosława i czwartą RP. Dokładniej zaczniemy od pana takiego Radosława Fogla, piekarza, najbardziej wpływowego piekarza, który z racji tych umiejętności, które powziął, ugniatania tego i owego, no bo przecież piekarz to bardzo sprawny człowiek jest, no przede wszystkim manualnie. I on był tym medialną młodzieżą Prawa i Sprawiedliwości. Zadał wiekopomne pytanie na TikToku, dlaczego nienawidzisz Prawo i Sprawiedliwość? Czy wy w ogóle wiecie cokolwiek o Prawie i Sprawiedliwości? Waszą nienawiść ukształtowały teksty Cypisa i Maty. Nie wiecie nic o naszych programach, naszej polityce, o tym, co się nam udało zrobić przez te 8 lat. Chętnie posłucham konkrety. Tyle. Fogiel, potem przemówili ludzie. No, drodzy państwo, stało się tak, że to nagranie zostało skasowane jako siedlisko nienawiści, bo dostał konkrety. No, konkrety padały również na Facebooku, na Twitterze. My z racji tego, że się zajmujemy z redaktorem analizą Twittera, przeczytamy tylko te najbardziej cenzuralne, bo też były niecenzuralne wpisy dotyczące tego, za co Polacy nienawidzą PiS. W każdym razie gratulujemy panu Radosławowi Foglowi, dlatego że nie dałoby się nam, nie udałoby się po prostu wykrzesać takiej motywacji z ludzi, żeby ich zmobilizować do tego, żeby napisali to, żeby opowiedzieli, co im w duszy gra, co im na wątrobie leży. Więc po kolei. Za upolitycznione sądy i Trybunał Konstytucyjny, zrobienie z TVP machiny propagandowej, fatalne podejście do szkolnictwa, ograniczanie praw reprodukcyjnych itd. itd. Kolejny, na przykład za to, że przestaliście odróżniać własną partię od telewizji publicznej tak bardzo, że przestaliście to zauważać. Za to, że udała wam się najwyższa inflacja od 1996 roku. Kolejny wpis. Inflacja, brak rozgraniczenia kościoła od państwa, reformy ministra Czarnka. To są pisownie oryginału. Za to, że jeżeli jesteś młodą przedsiębiorczynią, która planuje mieć dzieci, musisz wyjechać na zachód, bo w Polsce strach być w ciąży. Kolejny wpis. Socjal, karanie zaradnych i pracujących, nagradzanie bezrobotnych i leniwych. Drożyzna największa od lat. Ustawy uderzające w wolność. Kolejny wpis. Za rozdawanie pieniędzy i podatki od wszystkiego. Za Sasina i hajs, który przewalił. Za Czarnka i jego rozdawnictwo na instytucje związane z PiS. Za ukrywanie nieruchomości przez Morawieckiego. No, czyli tak naprawdę za ukrywanie po prostu majątku przez Morawieckiego, który chowa go na żonę, wstydzi się, a jako jeden z nielicznych pisowców ma możliwość pokazania, gdzie zarobił konkretnie miliony, no bo wiadomo, że tam go wyliczyli, że około 100 milionów zarobił jako prezes banku dużego, więc pochodzenie jego majątku jest znane, natomiast jak po prostu bogaty pisowcy szczują na ludzi zamożnych i bogatych, no więc on po prostu nie chce pokazywać majątku, żeby nie być pośrednio obiektem nienawiści, którą sami produkują. Zawsze się zastanawiałem, jak on został prezesem tego BZWBK. Potrzebowali słupa, tak twierdzą ludzie, którzy z nim pracowali, że to był koleś, który, cytuję, świetnie, nieźle mówił po angielsku i świetnie czytał prezentację PowerPointa. Miał taką ksywę nawet wewnątrz bankową, pan PowerPoint, i że dramat się zaczynał wtedy, kiedy otrzymywał pytania spoza PowerPointa, ale szybko opanował taki trik, że odpowiadał, iż na to pytanie odpowie szczegółowo w mailu po konferencji. I dalej. Za brak odpowiedzialności za swoje rządy i zwalenie wszystkiego złego na Tuska, Putina i Unię Europejską.
A tak naprawdę za współpracę z Putinem i kupowanie ropy. Konkrety? Taśmy Obajtka i Morawieckiego mogą być? Dalszy wpis. Za obstawianie wszystkich ważnych stanowisk swoimi kolesiami. Kolejne. Za przepychanie ustaw po nocy i fikołki z demokracją ogółem. Trzeba anulować, bo przegramy. Trzeba tak naprawdę, to były te słynne łamanie prawa, czyli reasumpcje głosowania, powtórki głosowań, które PiS przegrał. Kompletnie bezprawnie. Za milionowe przekręty na respiratorach, maseczkach, willach plus. Kolejny wpis. Za traktowanie spółek Skarbu Państwa jak prywatnych folwarków, w których można zatrudniać rodziny i znajomych. Kolejny wpis. No, załamanie konstytucji przez PiS to już taki powielony. Za to, że znalazły się 2 miliardy na TVP, ale na pomoc opiekunom osób niepełnosprawnych już nie. Tak naprawdę tu już się znalazły prawie 3 miliardy na TVP, a na pomoc opiekunom niepełnosprawnym nie. Dlaczego? Dlatego, że po prostu Kaczyński policzył z kalkulatorem, że te pieniądze wydane na niepełnosprawnych im się kompletnie nie opłacają. To nie jest ich elektorat, to nie są głosy, po które warto. Po prostu za te pieniądze mogą przekupić znacznie lepiej, po prostu kupić inne głosy. To jest tak, że Kaczyński ma taką giełdę głosów, ma giełdę grup roszczeniowych, oni sobie to wszystko liczą i zastanawiają się, jeżeli dadzą do jakiejś grupy pieniądze, to zastanawiają się, ile mogą dostać głosów w zamian. No i tutaj nie pomagają niepełnosprawnym, którzy potrzebują pomocy, potrzebują opieki państwa, dlatego że w rozumieniu Kaczyńskiego to się nie opłaca. Bo na przykład większość tych ludzi, którymi się opiekują, nie głosuje, ponieważ jest niezdolna do głosowania. No, tak, nie... a propos tego, co pan mówi, znalazłem dzisiaj, przeglądając jakieś tutaj archiwa, tekst pani minister Rafalskiej, która powiedziała, że w 2021 roku, w kwietniu, dokładnie 2 lata temu, że koszt pomocy osobom niepełnosprawnym wyniósłby około 9 miliardów złotych rocznie, a tych pieniędzy rząd nie ma. Bo to teraz pomyślcie państwo, 2 lata temu powiedziała, że nie mieli 9 miliardów na pomoc niepełnosprawnym, a w tak zwanym międzyczasie, którego podobno nie ma, zdążyli wydać no, bez mała jakieś 6 miliardów na TVP i kolejne miliardy, które wydają na Bóg wie na co, ale na niepełnosprawnych pieniędzy nie mieli. Więc to jest taka bezczelność i arogancja z ich strony, bo faktycznie to, co tutaj pan redaktor Jan powiedział, że oni tylko dają kasę tym, których mogą kupić, przekupić tam, gdzie im się opłaca. Tam, gdzie im się nie opłaca, to pies z nimi tańcował, to oni są mało zainteresowani, czy to są chore dzieci na raka, czy to są niepełnosprawni, czy to są ich opiekunowie, czy to są ludzie żyjący w ubóstwie. No, ja przypominam, że na koniec 2020 roku, drodzy państwo, danych aktualnych nie ma, i domyślcie się tylko dlaczego, 2 miliony ludzi, 2 miliony Polaków żyło poniżej granicy ubóstwa. Z tego 400 tysięcy dzieci. To są dane sprzed 3 lat. 400 tysięcy dzieci poniżej ubóstwa. To oznacza, że te dzieci nie dojadają. Dzisiaj ta ilość tych dzieci jest prawdopodobnie wyższa. Ile nie wiemy, bo to są dane, których oni nigdzie nie publikują. To, co oni publikują, to trzeba niestety, ale brać na to poprawkę, że cokolwiek wychodzi z rządowych agend, jest dotknięte kłamstwem bądź manipulacją. Ja nie spotkałem się w 100% z prawdziwą informacją, która byłaby zaprezentowana przez jakiekolwiek rządowe medium. Nie mówię publiczne, tak? Zwracam państwa uwagę na to, że publicznych mediów my nie mamy. Media są rządowe bądź media są prywatne i wcale nie takie niezależne. Niezależni to my jesteśmy. Naprawdę. Prawda? My jesteśmy niezależni, bo my nie jesteśmy zależni od reklamodawców, jak państwo czytelnicy Historii bez cenzury, naszego miesięcznika. Na pewno zwróciliście uwagę, że jesteśmy jedynym takim periodykiem na rynku prasowym, w którym nie znajdziecie reklam. Jedynym. Tak? No bo, znaczy, prawda jest taka, że reklamy, znaczy tam są jakieś drobne reklamy, ale one są reklamy wydarzeń, które są rozliczane w jakiś po prostu taki... Tak, jakieś drobiazgi, tak? To tak, znaczy za bilety, żeby to obejrzeć, recenzować, bo to się po prostu nie kalkuluje. To znaczy, jeżeli na przykład spółki Skarbu Państwa dają po kilkadziesiąt tysięcy złotych za tego typu reklamę w tego typu magazynach, to jest to po prostu pranie kasy, ponieważ myśmy kiedyś liczyli stopę zwrotu, to przy tym poziomie sprzedaży, który jest, tego typu reklamy powinny kosztować
1000-1500 zł, bo tyle się po prostu opłaca tym. Znaczy, taką ma stopę zwrotu dający. A jak oni dają po prostu więcej pieniędzy, no to jest to po prostu działanie na szkodę spółek Skarbu Państwa i dotowanie wydawnictw propagandowych. No, no tak to jest. No. To akurat Tomek Schweigert zwrócił uwagę z racji tego jego pracy na rzecz CBA, dosyć jest wyczulony, że wszyscy ci wydawcy, którzy biorą te pieniądze, oni podpadają po prostu pod To prawda. pranie kasy, że to jest po prostu, wystarczy prokuratora, który będzie chciał skorzystać z tego, z tych paragrafów i nałoży kary na zarząd, który kupował w pismach, które mają powiedzmy po 20-30 tysięcy sprzedaży, płacił po 100 tysięcy złotych za reklamę. No i to jest, czy tam nawet 50 tysięcy. To są rzeczy nie do obrony i to jest... No, kochani Państwo, najważniejsze w życiu to jest, jeżeli nawet już iść boso, to w ostrogach, jak pisał Grzesiuk. Tak, to idziemy może trochę boso, ale mamy ostrogi. To jest jakby najważniejsze. Tak możemy patrzeć w lustro bez jakiegokolwiek problemu i mimo... Jest takie gazety, robienie gazet na zlecenie PiS za pieniądze podatników jest akurat no, rażąco nudne. Już przepraszam, prostytutek i kurewstwa w Polsce jest wystarczająco dużo. Twarz ma się jedną, tak? No, z jesienią PiS już upadnie, oni tych wyborów nie są w stanie wygrać. Więc no, pomyślcie Państwo o tych wszystkich żurnalistach, media workerach, symetrystach, co oni będą w listopadzie czy w grudniu występować w mediach. No przecież to będzie jakaś kpina, tak? O ile w ogóle będą występować w jakichkolwiek mediach, bo nie znam się aż na tyle na mediach. Natomiast no, jakby właściciele mediów, dużych domów medialnych, no, patrzą na słupki, tak, jak powiem, opłacalności, jak kasa spływa. Więc jeżeli nagle się okaże, że ludzie się odwracają od nich właśnie przez tych media workerów i symetrystów, no to po prostu się pożegnają z nimi. Dajemy. Ja już na razie początek wyrecytowałem. Proszę Państwa, kanwą ostatniego tygodnia jest Donald Tusk. Wszyscy pisowcy, tak zwane zjepy, bo to trzeba połączyć tych gangusów w jedno, czyli ci z Solidarnej Polski, tudzież Rosji, jak kto woli, i ta cała reszta gangusów Kaczyńskiego. Wszyscy dostali jakiegoś obłędu. Po prostu mają taki dyskomfort gastryczny na dźwięk nazwiska Tusk, aż się zatrzęśli. Ja zacząłem przeglądać te wszystkie wpisy, również te archiwalne, i powiem Państwu, że jakby ta ich arogancja i bezczelność, wręcz nawet groźby, które padały, ja bym chciał na początek przypomnieć Państwu coś, co mnie dosyć mocno zbulwersowało. Mianowicie jest taki restaurator z Gliwic, nazywa się Petros Towmasian. Jest z pochodzenia Ormianinem, mieszka w Polsce. Z tego, co pamiętam, jego rodzice, czy razem wspólnie z nimi, prowadzi restaurację ormiańską. Ja zresztą bardzo lubię ormiańską kuchnię. Już mam też wielu przyjaciół wśród Ormian, którzy się za Towmasjana chyba wstydzą już. I pan Towmasjan, który na początku był w partii pana Gowina, a potem prześlizgnął się, czy tam działał z Gowinem, zwał jak zwał, a teraz jest takim totumfackim Kaczyńskich i całej tej reszty. No generalnie dostaje ciężkie pieniądze, ciężkie miliony dostaje ta, to, na to, na ja to firmę. Ja to Bazjanowi zapowiedziałem, że każda złotówka, którą dostał, zostanie rozliczona. Odpowiedzi zrobił jakąś taką dziwną rzecz, już na razie to zostawiam. On już wie, o co chodzi, ale przeczytam Państwu, co ten bezczelny typ wypisywał na Twitterze w sposób bezkarny. Posłuchajcie Państwo. Mamy kwiecień, czyli 2 lata temu, kwiecień 2021 roku. I Petros Towmasian pisze do Bogu ducha winnego człowieka, który gdzieś tam próbował sobie z nim dyskutować. Uważaj, z czego żartujesz, gnojku. Żeby ci ktoś gęby nie obił za takie żarciki, znajdzie się honorowy Ormianin w twoim miejscu zamieszkania. Proszę Państwa, pan Towmasian wyraził publicznie groźbę karalną, za którą nie poniósł oczywiście żadnej konsekwencji. Minęły dopiero 2 lata. W zasadzie po czymś takim to prokuratura z urzędu powinna się sprawą zainteresować. Szczególnie, że pan jest znany z imienia i nazwiska, nie trzeba szukać. Dokładnie tak. Jest znany z imienia i z nazwiska i facet publicznie grozi Polakowi, że
może zostać obity przez jakichś niezidentyfikowanych sprawców. Mało tego, pan Towmasjan popełnia jeszcze jeden wpis, kiedy pojawiły się kolejne maile Dworczyka. Pan Towmasjan napisał tak: rzuciły się sępy na Dworczyka, atakują tych, którzy są dla nich największym zagrożeniem. Gówno możecie. To jest cytat. Przepraszam za to słowo, ale jest to cytat. Więc proszę Państwa, wychodząc z tego, co napisał pan Towmasjan, że G możemy, no to chyba panu Towmasjanowi będziemy musieli jesienią udowodnić, że możemy o wiele więcej niż mu się wydaje i ten pan będzie musiał ponieść konsekwencje za swoje czyny i słowa. No dobrze, pójdźmy dalej. Ja przeglądałem sobie Twittera, patrzę, co oni wypisują, ci wszyscy ludzie, i proszę Państwa, łapię się za głowę. Maciej Wąsik, no panem go nie tytułuję, bo wszyscy wiecie, dlaczego nie tytułujemy go panem. Siedzi nas, podsłuchuje, to już naprawdę. Tak, no trudno, skoro siedzi ze mną w toalecie, no to już nie będę go tytułować panem. Dokładnie. Pani Janina Ochojska napisała, że tak, uważam, że powinna być jedna lista, chodzi o opozycję, chodzi o to, żeby wygrać i przepędzić PiS. Ludzie, nie głosujcie na PiS. Bardzo słuszny apel. Panią Janinę Ochojską pozdrawiam i uszanowania załączę. A na to Wąsik odpisał tak. Tak, przepędzić PiS, a na ich miejsce przyjąć tych, którzy próbują przekroczyć granicę ze strony Białorusi. To ma sens. No, na razie mamy kogo przyjmować, ponieważ skala zgonów na granicy polsko-białoruskiej jest tak zatrważająca, że Macieju Wąsiku, to chyba nie polski prokurator się będzie tobą interesować, ale raczej już to będzie dotyczyło śledztwa międzynarodowego. No ale cóż, skoro chcesz poryzykować, nie ma sprawy. I teraz nagle wrócę do tego dyskomfortu gastrycznego, jaki mają pisowcy na dźwięk nazwiska Tusk. No, proszę Państwa, to, że pisowcy kłamią, zjepy kłamią od rana do wieczora i to robią w sposób bezczelny, no to wiem. Ja onegdaj popełniłem taki tekst, pisząc o kraju odwróconych wartości, gdzie nastąpiła pewna zmiana, która przez socjologów byłaby określana jako jakiś totalny chaos społeczny. Mianowicie u nas w kraju ci ludzie, którzy tym krajem rządzą, czyli gang Kaczyńskiego, zmienili prawdę na kłamstwo. Czyli wszystko to, co było piękne, stało się brzydkie, a wszystko to, co było brzydkie, stało się piękne, a kłamstwo stało się prawdą. Kiedy się rozejrzycie wokół siebie i posłuchacie tych ludzi, to złapiecie się za głowę, że oni przestali już odróżniać, co jest prawdą, a co jest kłamstwem, a niektórzy, tacy na przykład jak Dariusz Matecki, tam, gdzie jest prawda, to twierdzą, że jest kłamstwo. Posłuchajcie zresztą tych wpisów. Matecki pisze: Donald Tusk to wielki manipulant, to wielki kłamca. Podczas objazdu Śląska kłamał, że powinno się wydobywać polski węgiel. On nienawidzi węgla i górnictwa. I ja w zasadzie bym takiego Mateckiego pozwał na miejscu Donalda Tuska, który oczywiście tego nie zrobi, bo jak powiedział, że nie oczekuje, że będzie go ktokolwiek przepraszać z tego towarzystwa. I zresztą podzielam zdanie pana premiera Tuska. I odezwał się jeszcze Piotr Sak, też poseł z ramienia Solidarnej Rosji, tej Polski. Tuskofilia, inaczej umiłowanie kłamstwa i fałszu. Ciężki zespół zaburzeń percepcji prawdy i rzeczywistości. Czy państwo jesteście w stanie w ogóle pojąć, no na pewno jesteście w stanie, zaakceptować fakt, że osoby dorosłe, skądinąd wykształcone, wychodzą do publicznych mediów i mówią, że Donald Tusk kłamie. Ale nikt z nich tego kłamstwa Donaldowi Tuskowi nie udowodnił. Za to my co tydzień, codziennie i praktycznie w każdej godzinie wskazujemy na kłamstwa zjepów. Proszę Państwa, no, kraj odwróconych wartości. Wszystko to, co jest prawdą, oni postrzegają jako kłamstwo.
No to jak tacy ludzie. Nie, oni celowo, to jest taka celowa metoda psucia moralności, gdzie wybiera się ludzi o najgorszych kwalifikacjach moralnych do bycia twarzą, do bycia elitami. Ja przypomnę, świadome umocowanie w telewizji Jarosława Jakimowicza, faceta, który tuż przed tym, jak został uhonorowany byciem ekspertem w zasadzie od wszystkiego, bo on w takim programie Jedziemy, który można byłoby od biedy nazwać program Michała Rachonia, faceta, który przebiera się za penisa, a niektórzy twierdzą, że nie musi się przebierać. To jest taki facet, który chciałby być polskim Sołowiowem, tylko problem polega na tym, że do jego programu, do TVP, nie chce nikt przychodzić. To znaczy, tam występuje po prostu jakaś menażeria dosłownie. Tam są jacyś kolesie przegrywy typu Marian Kowalski, były kandydat narodowców na prezydenta, który. Jest Werona, ten komisarz Werona. Tak, komisarz Wrona, który jest w ogóle jakimś pastiszem, jest parodią samego siebie. Natomiast w zasadzie nie można go parodiować, wystarczy go cytować. W każdym razie Marian Kowalski był facetem, który przez pierwsze 2 lata rządów PiS napieprzał PiS za zdradę narodową, wyzywał ich naprawdę bardzo mocno, po czym, uwaga, został kupiony przez PiS i od tego momentu szczeka, po prostu jak pies taki przyprowadzony, po prostu przypięty do budy, szczeka tam, Jarosław przychodzi, mówi daj głos i on szczeka. Na gumowym łańcuchu. Tak, na gumowym łańcuchu. Musi uważać, żeby się nie zabił. Tak, to jest słynny dowcip o sołtysie z Wąchocku, dlaczego buda psa jest rozwalona. No bo sołtys z braku łańcucha uwiązał właśnie psa na gumowym sznurze. Natomiast to jest tak, że Jakimowicz, uwaga, bo przypominania nigdy dość. Opisał o tym, jak rabował groby żydowskie w swoim pamiętniku, który, jak zapewniał w momencie premiery, zawierał tylko prawdziwe wspomnienia. Oprócz tego przyznał się również, przy czym zaznaczył, że rozkopywał tylko te świeże groby żydowskie, nie te starsze, co miało świadczyć o tym, że jest mimo wszystko kulturalnym rabusiem grobów. Oprócz tego kradł, opisał ja o tym, jak okradał niemieckie sklepy z AGD, gdzie wywoził telewizory. Oprócz tego też napadał na pocztę, za co trafił do więzienia w Niemczech. No i wreszcie tam, gdzieś mu jeszcze ośrodek zwalczania ksenofobii i rasizmu wyciągnął, że na kartach tej książki, muszę przyznać, że nie zwróciłem na to uwagi, jak czytając, no bo on gdzieś tam opisywał właśnie, jak mu przeprowadzili dziewczynkę, żeby kupił 12-letnią. Jak to zwraca uwagę Tomek Szwegiert, nam nigdy nie znaleźliśmy się w sytuacji, żeby ktoś nam przyszedł i zaproponował kupno jakiejś dziewczynki, no ale Jakimowiczowi zaproponowano. I Nie bez powodu. środek ksenofobii, zwalczania ksenofobii i rasizmu złożył doniesienie do prokuratury, żeby on się tłumaczył z tego. Tam próbowali to umarzać, ale sądy nakazywały wszczynać. No, ale w każdym razie PiS, jak mówimy właśnie o tym pana świecie odwróconych wartości, on promuje takie kreatury. I to jest świadoma zagrywka. To jest pokazanie, że nawet ty, kompletne zero, po prostu człowiek na bakier z prawem, masz szansę być kimś w Polsce Jarosława Kaczyńskiego. To jest ten świat antywartości, w której po prostu zamiast ludziom puszczać w telewizji muzykę, która coś wnosi, która jest jakaś tam, no po prostu przynajmniej piękna, przynajmniej ładna. Puszcza im się rzępolenie Zenka i mówi im się, że jest super, jest fajnie, że będziecie pluskać do tej muzyki i to za to płacimy te prawie 3 miliardy rocznie. Żeby było jasne, te pieniądze nie są tam potrzebne. Te pieniądze są potrzebne do tego, że tam w TVP są preteksty do wypłacania tych gigantycznych apanaży. Tam przypomnę, że wiadomo o Magdzie Ogórek, że w 2020 roku, bo ujawnił to Bogdan Borusewicz, zarabiała 60 tysięcy miesięcznie. Od tego czasu była gigantyczna inflacja. Można spokojnie przyjąć, że jeżeli tylko utrzymała wartość swojej pensji, to tylko z tej pensji pewnie ma teraz 80-90 tysięcy. A oprócz tego przecież ona ma te radia, ma jakieś felietony. To są gigantyczne pieniądze, które oni po prostu wykorzystują. Fakt, że to jest duży nadawca,
I oni wypłacają swoim ludziom duże pieniądze. Tym bardziej, że jak kupują na przykład od nich jakieś produkcje, jakiś ten. Na przykład poszła teraz informacja, że byłego męża, obecnej żony Jacka Kurskiego, że on został najlepiej opłacanym pracownikiem, człowiekiem pracującym dla TVP, to zarobił w ciągu roku 1,1 miliona złotych. Wygląda jakby po prostu Kurski pieniędzmi TVP płacił alimenty porzuconemu mężowi, z którym ona miała dwójkę Tu dzieci. chciałbym popełnić pewną dygresję, drodzy Państwo, ponieważ często, kiedy mówimy o tym, ile kradną z JEP-y, jak kradną, i przekazujemy Państwu te informacje, to często w komentarzach pojawia się taka wątpliwość, może brak wiary w to, że te pieniądze się uda odzyskać, że przecież tak to się nie da. Kochani Państwo, pieniądze, o których właśnie pan redaktor Piński wspomniał, są to środki publiczne. A środki publiczne podlegają czemu? Dyscyplinie finansów publicznych. A zatem, skoro wydajemy publiczne pieniądze, to dysponent tych środków, który je wydaje, czy to są apanaże w postaci wynagrodzeń, bonusów, dotacji, grantów, pensji, pensyjek i innych wydatków, również zamówienia publiczne, patrz. Te pieniądze, jakby ten wydatek trzeba uzasadnić. A każde nieuprawnione wydanie tych pieniędzy powoduje, że środki publiczne podlegają zwrotowi, jeżeli stwierdzi się, że została naruszona dyscyplina finansów publicznych. Skracając to i płynąc do brzegu, jak to pan Jan mawia, kasę będą musieli oddać. Koniec, kropka, szluz, bo to są pieniądze publiczne. Ja nie wiem, jak zareaguje pani Ogórek, kiedy na przykład przyjdzie do niej wezwanie do zwrotu na przykład 2 397 000 zł. Powiem panu, panie redaktorze, że to akurat z panią Ogórek będzie akurat trudniejsze niż w innych wypadkach, bo są te umowy gwiazdorskie, w których oni będą się bronić, że każdy może płacić gwieździe tyle, ile uważa za stosowne. Natomiast Ale nie publiczny podmiot. no tak, ale to jeszcze raz powiem. Tutaj tu znacznie będą ciekawsze kwestie tych producenckie, gdzie oni. O tak. Tam, gdzie tam się płaciło firmom, gdzie płaciło się po prostu za konkretne rzeczy. Ja pamiętam za moich czasów, kiedy ja oglądałem umowy pisowskie, to po prostu to już wtedy, w latach 2005, 2000, 2006, przepraszam, 2007 te umowy. Ja to w 2000, oni od 2006 do 2008 rządzili TVP i potem w 2010, 9, 10 rządzili przez rok. No to oni po prostu brali te pieniądze w sposób niemiłosierny. Ja pamiętam taki wywiad z Janem Olszewskim, gdzie jeden odcinek kosztował 40 tysięcy złotych, a to polegało na tym, że były dwie kamery. No i dwoje dziennikarzy rozmawiało z byłym premierem. No, dali Bóg, co tam może kosztować 40 tysięcy złotych. I to tego typu rzeczy się działy. Oczywiście to wymaga gigantycznych batalii prawnych, natomiast tam naprawdę są dużo większe rzeczy, którymi można. Powiedzmy sobie, ja zdaję sobie sprawę z ogromu pieniędzy, które zostały tam przewalone i te indywidualne umowy, to ci to stosunk, ci to mają tylko płonne nadzieje, że dostaną zakazy konkurencji, bo każda władza sobie tam, szczególnie pisowska, za poprzedniej władzy oni sobie zostawili 2-letnie zakazy konkurencji. Teraz słyszałem, że walczą o 3-letnie zakazy, już je mają nieco po niektórzy, a chcą mieć 5-letnie. To znaczy, żeby przez 5 lat po rozwiązaniu umowy mieć bezwzględny nakaz płacenia im, jako że firma nie może odstąpić od zakazu konkurencji i musi im płacić za nic nierobienie. No to jest oczywiste działanie na szkodę spółki i jako takie, i w ogóle też naruszające zasady współżycia społecznego. To jest bodajże artykuł 5 kodeksu cywilnego, więc to akurat rozwiązanie tego to jest pstryknięcie palcem. Tego wiele firm nie robi, znaczy wiele razy tak TVP przy zmianie władzy tego nie robiono, bo było to 2-letnie umowy i każdy, kto tam przychodził, nie chciał dawać precedensu do niewypłacania po prostu odpraw. Natomiast w tym wypadku moim zdaniem takie precedensy zostaną ustanowione, dlatego że kasa za duża i no ten. Właśnie, bo też jakby też, drodzy Państwo, musicie pamiętać o tym, że sytuacja w Polsce się diametralnie zmieniła. Wielu publicystów, media workerów, żurnalistów dalej popełnia ten sam błąd myślowy,
przykładając wzorce sprzed 10-15 lat do tego, co jest i będzie za chwilę. Otóż to jest błąd, ponieważ nigdy po 1989 roku Polska nie została wpędzona w tak totalną ruinę społeczną i gospodarczą, w jakiej znajdujemy się w tej chwili. My nie mamy już w tej chwili sceny politycznej. Tutaj nie jest kwestia światopoglądu, bo w zasadzie każdy prawy, sprawiedliwy i uczciwy człowiek i rzetelny, bez względu na poglądy, czy jest monarchistą, wolnościowcem, lewicowcem czy liberałem, no to ma taki sam stosunek do kłamstwa, kradzieży i bandyterki. Więc mogą nas różnić poglądy społeczne, polityczne czy gospodarcze, ale co do jednego jesteśmy wszyscy zgodni, że kraść i kłamać nie wolno, prawda? I w zasadzie opozycja, kochani państwo, to są ludzie prawi, uczciwi. A po drugiej stronie mamy po prostu bandę złodziei i kłamców. No ale posłuchajcie państwo teraz wiceministra sprawiedliwości. No, wydawać by się mogło, że wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski, no, pełniący tak zaszczytną funkcję wiceministra sprawiedliwości w rządzie Rzeczpospolitej Polskiej, no, wymaga pewnego statusu porządności, pewnego dystansu do tego, co go otacza i powinien się przynajmniej wiceministerialnie zachowywać sprawiedliwie. I teraz posłuchajcie, co ten facet pisze. Gdyby rządziła opozycja, to nie byłoby przekopu Mierzei, Baltic Pipe czy odbudowy Pałacu Saskiego. Tusk i jego akolici krytykują nas za rzekomą gigantomanię, a tak naprawdę chcą słabej Polski pod kuratelą Niemiec. Polacy są ambitni, nie chcą powrotu nieudaczników bez programu. No PiS przede wszystkim nie ma programu, tak? Solidarna Polska też programu nie ma, chyba że kraść ile tylko wlezie. Ale państwa, przekop Mierzei tak na dobrą sprawę nikomu nie był, nie jest i nie będzie potrzebny. Tak od wielu, wielu miesięcy tamtędy nic nie płynęło, nie pływa i pływać prawdopodobnie nie będzie. Oni wydają te pieniądze, ponieważ wokół tego posilają się ich, właśnie ich akolici, nikt inny. I to pisze pan wiceminister sprawiedliwości. Zupełnie od czapki znowu atakuje Niemcy. Jak wiceminister sprawiedliwości może zachowywać się tak niedyplomatycznie, żeby atakować naszego najbliższego sąsiada, z którym zresztą łączą nas przecież niebagatelne interesy. I pójdźmy dalej, co wiceminister sprawiedliwości, pali na jego przezwisko tam, Romanowski, zwał jak zwał, ale to jest wiceminister sprawiedliwości, kochani państwo. Na przykład pisze coś takiego, że pogarda okazywana dla biedniejszych i starszych powinna być wyplewiana u najmłodszych już w przedszkolu, gdy dzieci śmieją się z czyjegoś skromniejszego ubioru. Niestety tej cechy nie wyplewiono u polityków PO i jej doradców. Cechuje ich buta i wyniosłość. Czyli tak już chcą wyplewiać u dzieci, a również ich rodziców. I proszę państwa, do tego też się odnosi pan Morawiecki, notoryczny i zawodowy kłamca. Ja piszę, że państwo musi chronić dzieci, wypracujmy rozwiązania, które realnie zaradzą potrzebom dzieci i młodzieży. Bezpieczna szkoła bez przemocy, edukacja rodziców i nauczycieli, ograniczenie szkodliwego wpływu social mediów. Proszę państwa, no chcę edukować rodziców, chcę edukować wszystkich, ograniczać dostęp do mediów, no bo media mają być tylko jedne i rządowe. Jakiś absurd, tak? Posłuchajcie tych ludzi, którzy tak szczują. Zaszczuli młodego chłopca, zaszczuli jego matkę. Tak szczują na dziesiątki, na setki ludzi, o których my nawet nie wiemy. Są to dramaty, o których media nie piszą, nie mówią. Atakują non-stop. I oni będą pouczać nas, jak mamy wychowywać nasze dzieci. Jeszcze będą mówić o tym, że by chronić dzieci przed przemocą. Śmierć Mikołaja Filiksa nie wzięła się znikąd, drodzy państwo. Wzięła się właśnie z przemocy. Z przemocy, która była kolportowana w social mediach. Tak, ale weźmy na przykład, ale tu jak weźmy, tutaj mamy instytucjonalną bierność i jak polityczne jest państwo PiS, że mamy rzecznika PiS, praw dziecka, wybranego przez PiS, Mikołaja Pawlaka, który milczy
sprawie no, linczu na dziecku i na jego rodzinie, który nie składa doniesień do prokuratury, nie domaga się ukarania mediów, które rozpoczęły szczujnie, mediów pisowskich, Polskiego Radia, TVP, bo to jest właśnie ta fasada. To jest ta fasada, w której całe urzędy stanowią walkę, w której mamy urzędy, które po prostu stają się dzisiaj zbrojnym ramieniem partii. PiS będzie walczył o utrzymanie się przy władzy. On będzie walczył po prostu wszystkimi siłami. To nie będą demokratyczne, wolne, równe, sprawiedliwe wybory. To będzie walka milionów Dawidów z wielkim Goliatem, który będzie używał tajnych służb, podsłuchów, inwigilacji, będą używać bezprawnie pieniędzy podatników, naszych pieniędzy, do tego, żeby przekupywać wyborców, to jest raz, żeby produkować propagandę kłamliwą, to jest kolejne. To jest po prostu, to jest gigantyczny, będzie potrzebny gigantyczny wysiłek, aby odzyskać utraconą demokrację. To zwycięstwo, w które głęboko wierzymy, ono nie przyjdzie łatwo, dlatego że druga strona ma świadomość, że przegrana oznacza po prostu więzienie za... Znaczy, to jest ich koniec. Ja myślę, że więzienie będzie tutaj ich najmniejszym zmartwieniem, bo... No, jednak z racji tego, że to są ludzie, którzy ostatnie 7, szczególnie ostatnie 5 lat, bo jak wyjaśniał mi kolega Tomek Zomer, któremu ocenzurowali portal, zajęło 2-3 lata, zanim nauczyli się kraść. To znaczy oni po prostu, stworzenie aparatu kradzieży. Przez te pierwsze wałki pisowskie to jest ten przysłowiowy skok na kontener PCK. Tak. To jest, drodzy Państwo, to nie jest żart kabaretowy nasz. Po prostu oni okradali, ludzie ich okradali kontenery PCK z darów i następnie z łupów pieniądze wpłacali, tak jak się w mafii wpłaca działkę hersztom, tak oni wpłacali na kampanię PiS, polityków PiS. I to jest udokumentowane, sprawa jest w prokuraturze. I chyba też nawet... Będzie, też będzie ciekawy wątek, drodzy Państwo, kiedy odpowiednie służby zajmą się analizą zatrudniania ludzi w spółkach Skarbu Państwa. Tak, tak. To jest też jasne, że tam jest mnóstwo ludzi, którzy nie wykonują żadnej pracy. Tak zwane martwe dusze, jak u Gogola. Tak, ale to one zawsze były, za każdej władzy. Ja pamiętam, jak w 2009 roku dorwałem faceta, który przychodził do pracy, drodzy Państwo, codziennie, ale uwaga, podpisać listę. Czyli nie podpisywał listę, wchodził na ten i wychodził. Tak, ja też dostałem od moich widzów na moim kanale takie informacje. Jedna pani napisała do mnie, na razie tego tematu nie będę ruszać tutaj oczywiście, natomiast napisała, że pracuje w firmie, w której pracują 4 osoby, które są z poruczenia politycznego. Jest to prywatna firma, żeby było zabawniej, ale zostały zatrudnione ze względów politycznych. Tak, tylko że to też jest, panie Tomku, bo jest jeszcze drugi motyw zatrudniania ludzi, gdzie firma dostaje kontrakty. Tak, właśnie chciałem powiedzieć. Na przykład... Za to, że firma otrzymała zlecenia państwowe... Tak. Albo zlecenia od spółek Skarbu Państwa. Tak, dostała, jakby musiała zatrudnić 4 osoby, ta pani pracuje w kadrach, więc chciała się dowiedzieć, kim są te osoby, dlaczego tyle zarabiają i gdzie one w ogóle są. Więc prezes tylko jej powiedział, że ma na ten temat milczeć i tego tematu nie ruszać i jedynie jakby potwierdzać stan faktyczny. No to jest właśnie sposób wypłacania łapówek, dlatego że największym problemem właśnie pisowców w tej chwili, drodzy Państwo, to jest autentyczna rozmowa ludzi związanych z bezpieką PiS, którzy się już boją tego, że na jesieni skończy się laba, się przygotowują na to, jest co my zrobimy z gotówką. Czyli oni mają bardzo dużo po prostu gotówki. O tak, pisowcy lubią gotówkę. Znaczy w ogóle gotówka, no ona jest wygoda, tylko problem z gotówką jest taki, że, no, że gotówki nie jesteś, za gotówkę nie jesteś w stanie kupić, jeżeli się zmieni ci władza, nie jesteś w stanie kupić
niczego, znaczy, bo ryzykujesz, że po zmianie władzy ktoś przyjdzie i spyta się, a dobrze, a może w każdej chwili, skąd miałeś pieniądze na ten samochód? Albo skąd miałeś pieniądze na to mieszkanie? Musisz, ty musisz udowodnić, że masz pokrycie w dochodach. To jest tak na przykład, że oni badają opozycjonistów, badają ludzi po prostu, też dziennikarzy, oni badają źródła pochodzenia pieniędzy. I jeżeli mają coś, dochodzą, no to to jest w tym momencie taki jeden z motywów, aby takiego publicystę po prostu dopaść. A widzisz, stary, bo ty masz to, to i to, a to nam się nie spina tutaj, możemy ci zrobić domiar, możemy ci zrobić sprawę karną, no chyba, że ty zaczniesz zapraszać i na przykład albo zaczniesz promować PiS, albo zaczniesz atakować opozycję. Bardzo popularny szantaż. Tak, bardzo popularny. Oni bardzo systematycznie, oni rządzą fatalnie, natomiast na tym polu takich prymitywnych szantaży i przekupstwa, bo tutaj chodzi o to, że to idzie dwoma torami. Z jednej strony jest kij, czyli bijemy faceta po łbie, a z drugiej strony jest marchewka. Czyli przychodzimy na osłodę, jak już jest ten facet pobity i tak dalej, to go łapiemy za rękę i mówimy, tak nie musi być. Przecież może być miło, sympatycznie. No przecież ty możesz zaprosić po prostu polityków Solidarnej Polski, możesz zaprosić po prostu trochę polityków z PiS. Nie musisz zapraszać opozycji, nie musisz nas atakować. Przecież możesz po prostu sympatycznie porozmawiać o Polsce, o ważnych sprawach. No i widzisz, tutaj będzie umowa dla twojej żony, tu będzie umowa dla twojej pełnoletniej córki. I oni się na to godzą. I proszę państwa, tak jak... Tyczne pieniądze. Weźcie państwo jako za przykład pewnie jakby niezależności i tego, że człowiek chciałby móc patrzeć w lustro. Tutaj nie będę kadzić panu redaktorowi Pińskiemu, tak? Natomiast fakty są takie, fakty. Mówię o faktach, drodzy państwo, że pan redaktor Piński powiedział nie. Zaczęły się ataki na niego, na jego rodzinę, powiedział nie. Kusili go pieniędzmi, kusili go możliwościami finansowymi, układami, zleceniami, co sobie tylko państwo życzycie. Odpowiedź brzmiała nie. Weźcie też państwo to pod uwagę, że to powiedzenie nie, tak, to jest synonim etyki dziennikarskiej, gdzie nie ulega się, nie ulega się takim szantażom. Panie nawet, Torku, bo to miło się słucha, ale to dajmy kolejne cytaty. Ale moment, tak, nawet za cenę problemów, które człowiek może mieć. No dobrze. Skoro pana zawstydziłem, panie Janie, już miło i sympatycznie, to teraz przejdziemy do pana Jacka Decoration, czyli Jacka Ozdoby. Panie państwo... Ja wyjaśnię, że to Decoration się wzięło stąd, że koleś przetłumaczył swoje CV na angielski i wrzucił na któryś z tych portali społecznościowych i po prostu zauważył, że mu przetłumaczyło nazwisko również. Tak, Jack Decoration. Jack Decoration. Stąd to pseudo zawdzięcza samemu sobie. Tak, więc Jack Decoration, proszę państwa, zanim go zacytuję, to krótkie słowo wstępu. Wejdźcie państwo na mapę Google i popatrzcie na lasy. Na lasy w całej Polsce, gdziekolwiek byście nie spojrzeli, zobaczycie takie prostokąty powycinane, jakby jaśniejsze, to są powycinane całe połacie lasów. Tych lasów już nie ma i ich nie będzie przez następne kilkadziesiąt lat. Wycięto, nie wiem, kilkanaście, kilkaset hektarów, tysięcy hektarów. I teraz posłuchajcie, co pan Ozdoba pisze. Co wyprzedają? Pyta się retorycznie niby, bo pani Kamila Gasiuk-Pihowicz, posłanka Koalicji Obywatelskiej, napisała tak. Dyrektor Lasów Państwowych na konferencji przy kamerach w mundurze leśnika oznajmił, że Lasy Państwowe jako, uwaga, Zjednoczona Prawica są gotowe wygrać najbliższą batalię wyborczą. Leśnik, Lasów Państwowych, urzędnik państwowy. Przecież to lasy nas wszystkich, nie partii. Okradają nas z lasu, wyprzedają je, doją jak swoje, rżną złodzieje. Ozdoba pyta, co wyprzedają? Wpis pani poseł jest obsesyjno-kompulsywny. No chyba człowiek nie wie, co to znaczy tak obsesyjno-kompulsywny. Brak merytorycznej uwagi. Lasy to chciała sprzedać Platforma, czyli pani nowa ekipa, nie dla planów PO, nie dla neoposła. Proszę państwa, jak popatrzycie na mapę Google, jak to wygląda, jak wyglądają nasze lasy, złapiecie się za głowę. Jeżeli to nie przemawia do waszej wyobraźni, kiedy w
którymś z tych pięknych wiosennych dni udacie się do lasu, wjedźcie troszeczkę, czy wejdźcie troszeczkę głębiej i w zasadzie w każdym lesie, który was otacza, znajdziecie powycinane dziesiątki, setki, tysiące hektarów lasu w skali całego kraju. To drewno zniknęło, nie ma go. I wiecie, w czym jest problem? Bo nikt na to jeszcze nie zwraca uwagi. I o tym pan Ozdoba, czy pan Matecki, czy ta cała banda nie będą pisać. Kiedy zmieni się władza, to nastąpi automatycznie, to jest pewne, to jest oczywiste, zakaz wycinki lasów. To drewno, które zniknęło z Polski, nie trafiło do przemysłu meblarskiego, będziemy mieli gigantyczny kryzys w branży meblarskiej i w każdej branży, która z branżą meblarską współpracuje, ponieważ nie będzie miała skąd wziąć drewna. Zobaczycie, co się zacznie dziać. Branża meblarska stanie, do tego dojdzie jeszcze kryzys związany z IKEA i to będzie absolutny armagedon na rynku. Setki, jak i tysiące ludzi zacznie tracić pracę. Zobaczycie Państwo. To jest coś przerażającego to, co oni robią. Tak, panie Tomku, ja cały czas twierdzę, że największą siłą opozycji jest przede wszystkim słabość gospodarcza Polski, czyli to, że PiS doprowadził do tego, że w 2023 roku po raz pierwszy od tak naprawdę kilkudziesięciu lat Polska przestaje nadganiać dystans do Europy Zachodniej, ten dystans zacznie się powiększać. To znaczy, jeszcze oni twierdzą, że my tam jakiś śladowy wzrost gospodarczy będziemy mieli na poziomie tam, w zależności od tego, 0,3-0,9%. Ja twierdzę, że będziemy mieli minimum 3% spadku PKB. To minimum to uzależniam od tego, czy PiS oszaleje w kampanii wyborczej, czy jak się im zaczną sypać słupki, nie zaczną po prostu drukować kasy. Na razie to drukowanie kasy ograniczają i to widać. Natomiast to też widać, że oni tą inflację rozpuścili celowo. Myślę, że do takiego poziomu to myśleli, że nie dojdzie. Myślę, że oni celowali w 10-12%, no zrobiło im się 18,4%, się przerazili trochę, no sami mają dużo gotówki, ale to nie o to chodzi, bo oni mają, mogą ukraść więcej, natomiast zanotowali gigantyczną wtopę, o tym mówiliśmy z Tomkiem Szwajgiertem, oni poinwestowali w kryptowaluty, które się pobankrutowały, przeceniły, mają po prostu tutaj gigantyczną stratę, czyli przegrali ukradzione pieniądze, tutaj jest jeszcze taki ból, czyli muszą znowu ukraść, a boją się, że od jesieni nie czyli będzie. To, co ukradli, stracili, teraz będą musieli to oddać. To jest... Znaczy nie, tam oddać to nie, no to oni w ogóle tego nie rozpatrują jeszcze, oni jeszcze myślą, to jest w ogóle dla nich abstrakcja, dla nich ich strasznie na przykład denerwują materiały Tomka Szwajgierta, który opisuje, jak to będzie prezes w areszcie, jak to będzie prezesem, będzie zatrzymywany, dlatego, że to im uświadamia, to narusza tabu. Dla nich po prostu Jarosław jest takim Kim Jong-unem, Kim Jong-ilem, to są odpowiednio wnuk i syn Kim Il-sena, którzy byli po prostu, no bo tam jest nekromacja, to są po prostu, to jest boska rodzina. To są narodzin każdego z członków dynastii, który przejmuje władzę, towarzyszą cudy. Zwierzęta po prostu pojawiają się w dniu i miejscu ich narodzin, zwiastując radosną nowinę. Tego typu rzeczy tam są wpisywane do podręczników i tu z tego się nie należy śmiać, ponieważ przepraszam. Ponieważ zaśmianie się z takich rzeczy. Pan nie czytał książki, którą napisał, jak się okazuje, bardzo profetyczną, mecenas Roman Giertych, zawsze wszystkim polecam, Kariera prokuratora. Oczywiście, że czytałem, proszę pana. ekoredon.pl i... Ale nie śmiem prosić pana mecenasa o autograf. W każdym razie tutaj pan mecenas opisał właśnie proces deizacji, który się zaczynał. Oczywiście to jest wyimaginowana taka rzeczywistość, ona nie ma nic wspólnego z Polską. Tutaj jest prezesem niejaki pan Balbinowski, partia, prezes partii Dobro i Uczciwość, a jego zapleczem medialnym jest nie ojciec Tadeusz Rydzyk, tylko uwaga, jakiś tam ojciec Tomasz, który zupełnie nie wiadomo dlaczego. Tutaj jest taki właśnie taki profetyczny przykład, że w tej książce kilka miesięcy przed ojcem Tadeuszem Rydzykiem ojciec Tomasz rozgrzeszał pedofilię. Po prostu publicznie. Zabrakło chrześcijańskiej Unii Jedności.
Tak, zabrakło chrześcijańskiej unii jedności w tej książce, to prawda. W każdym razie ecoredonum.pl można zamówić. W wielu miejscach jest dostępne, tam zdaje się jest najtaniej. Natomiast ta książka właśnie pokazuje, że PiS jest zdolny do wszystkiego. To znaczy, to są kolesie, którzy potraktowali, zdaje się, tą książkę jako instruktaż, bo jak wyciągać pieniądze. Tam sobie wrzucił mecenas, że będzie powołana Polska Agencja do Spraw Podboju Kosmosów. No i proszę bardzo, wygrzebano taką agencję, nadmuchano ją pieniędzmi i dano tam poleżakować protegowanej ministra Michała Dworczyka, pani, jak ona się nazywa? Pani średnio. Pani od kosmicznej agencji, no małżonki pana ministra. Bartowskiego, Siewierniuk, nie. Nie, Semeniuk, a pani Semeniuk. Semeniuk. Tak, pani Semeniuk, która po wyborach w 2019 roku napisała do Dworczyka, że jeżeli ma zostać w polityce, to musi dostać minimum podsekretarza stanu, bo inaczej się nie zepnie. A wiecie co, państwo, tak jaką, taką popełnię tu też dygresję. Ja dotychczas tak sobie szydziłem z tego całego towarzystwa, nawet Samuel pozwoliłem na to, żeby Samuel Pereira mnie obserwował, czasem nawet z nim wymieniłem kilka zdań, czy tam próbował mnie iskać. Wiecie co państwo, że jakby jakieś miałem gdzieś tam jeszcze z tyłu głowy ostatnie pokłady empatii, szukania w tych ludziach może jakiegoś dobra, pogubienia się w życiu, ale do czasu śmierci Mikołaja Filiksa. I teraz po prostu się od tego wszystkiego odciąłem, Pereira przegoniłem z moich followersów. Nie mam, nie zablokowałem go, tak, bo to nawet nie mam zamiaru tego robić. Niech siedzi, żyje sobie póki co w tym swoim świecie. Nie możemy im pozwolić wygrać tych wyborów. Nie ma po prostu takiej możliwości. A kiedy umiera dziecko zaszczute przez nich, oni przekroczyli już tyle granic, natomiast to jest taki Rubikon dla mnie jako dla ojca, że jakby nie, nie. Nie, nie da się. Po prostu się nie da. Ja, proszę Państwa, nie. Mówię po prostu nie. Jeszcze na koniec chciałem Państwu zacytować też Mateckiego i Ozdobę. Jak oni tak twierdzą, że Donald Tusk chciał pozbawić Śląsk kapitału i suwerennego decydowania przez Polskę. Dziś na Śląsku odkręcamy jego kłamstwa. Posłuchajcie tego zdania jeszcze raz, kochani Państwo. Donald Tusk chciał pozbawić Śląsk kapitału i suwerennego decydowania przez Polskę. Dziś na Śląsku odkręcamy jego kłamstwa. Zobaczcie tak na tę manipulację, na te bzdury, które oni piszą. To jest taki zlepek słowny, który brzmi nic. Gdzieś pojawia się kłamstwo, jakaś suwerenność. Oni sobie wycierają brudne gęby, kochani Państwo, takimi frazesami, banałami, tak na dobrą sprawę, mając zupełnie jakąś swoją agendę, wszystko się sprowadza do tego, że chcą kasę. Taka śmieszna też jutrzenka się pojawiła w osobie Joanny Miziołek i pana Jacka Gądka, z których ostatnio trochę się pośmialiśmy, że zaliczyli listę hańby, czy też może ktoś do nich zadzwonił, kto, jeszcze nie wiemy, możemy się tego domyślać. Teraz posłuchajcie, co się dzieje. Wbrew pozorom ci media workerzy są cwani, oni czują pismo nosem. Gądek i Miziołek, no może Gądek, to może nie, a Miziołek to na pewno, jak się jej posłucha. Gdzieś tam jej świat nie jest z tej rzeczywistości. Natomiast Gądek pisze tak. Mieszkania, powrót kobiet do pracy po urodzeniu dziecka. Wysokie koszty najmu. Platforma w końcu zaczęła dotykać istotnych dla ludzi kwestii. Jeśli chodzi o trafność pomysłów, to można dyskutować, ale przynajmniej jest o czym. I wtóruje mu pani profesor Miziołek. Dokładnie, w końcu Platforma Obywatelska zaczęła mówić do ludzi. Proszę Państwa, takich głosów będzie coraz więcej. Zaczyna się popłoch wśród media workerów, którzy chyba zaczęli zdawać sobie sprawę z początku końca, czy też z tego, co ich czeka jesienią, widząc, jak bardzo Donald Tusk zyskuje wśród obywateli, wśród Polaków. Zresztą podziwiam go za taką charyzmę i za taką siłę, z jaką on jest w stanie od tylu dni, dzień w dzień, przekonywać Polaków. Na każde spotkanie przychodzi przecież ponad 1000 osób. A na spotkanie z pisowcami, nie wiem, czy zwróciliście uwagę, do tej Emilewicz przyszły 3 osoby. I to może jeszcze jej znajomi.
To jest naprawdę śmieszne. A na spotkanie z Foglem tam przyszło, zdaje się, 14 osób, więc to też. Ja się po prostu patrzę na to, jak oni próbują coś manipulować, montować. Ja tylko czekam, kiedy oni się pojawią gdzieś tutaj w Kartuzach, w Gdańsku, w moich No, okolicach. w każdym razie optymistyczne jest to, drodzy Państwo, że PiS nie bardzo w tej chwili poradzi sobie z pozyskaniem głosów młodzieży. Ta sytuacja jest naprawdę dla nich dramatyczna. O ile w 2019 roku wygrali tą kategorię, tak jak zresztą wszystkie kategorie wiekowe, tak w tym razem spadło im poparcie w grupie 18-29 lat do niespełna 9%, czyli ponad trzykrotnie. To oznacza, że tam jest po prostu klęska i takie występy jak Foga zostały po prostu wyśmiane. To jest dramat dla nich. Oni się boją po prostu tego rozliczenia. Oni się boją, że to jest ten elektorat, który ich po prostu wyśmieje, zlinczuje. No, Fogiel spróbował, skończyło się tragicznie dla nich, czyli po prostu myślę, że po tej akcji z tych 9 punktów procentowych, które mieli, może się okazać, że zostanie im już tylko połowa, bo jak ludzie poczytali, za co się nienawidzi PiS i zobaczyli trendy, i zobaczyli, że ten trend, oni sami uruchomili trend, za co nienawidzisz PiS. Dlatego ten materiał dzisiaj nazwaliśmy właśnie w ten sposób, dlatego że to jest tytuł, który oni sami spowodowali, że ludzie zaczęli myśleć, no właśnie dlaczego ja nienawidzę PiS. I co oni próbują zrobić? No będą próbować rozdawać nasze pieniądze, będą starali się, mają tych pieniędzy mniej. Dzisiejsze 500 plus jest warte około 250 zł. Czyli w ciągu tych 8 lat wartość tego świadczenia spadła praktycznie o połowę. To jest gigantyczne tego. No więc to jest tak, że jak się przyzwyczaiło ludzi do tego, że dostają pieniądze, no i teraz te dostają pieniędzy mniej, to no, oni mają pretensje. Zresztą PiS wiązał tą zamożność, którą rozdawał ze swoim genialnym zarządzaniem. Więc w związku z teraz, jak wtedy niezasłużenie rozdawał te pieniądze, które zarobiły rządy Platformy i PSL-u, bo tak to można z grubsza ująć, czyli po prostu po tym, że po 8 latach w miarę oszczędnych rządów oni zaczęli po prostu rozdawać pieniądze, teraz po prostu nie ma czego rozdawać, muszą podnosić podatki. Podatek inflacyjny, to jest ważne, podatek inflacyjny dla każdego, kto zarabia 5 tysięcy na rękę, czyli całkiem niemałe pieniądze w Polsce. Większość Polaków takich nie zarabia i te 5 tysięcy na rękę daje 60 tysięcy rocznie i uwaga, w skali roku taki podatek inflacyjny to jest ponad 11 tysięcy złotych. Gdyby Jarosław Kaczyński kazał Polakom zapłacić te pieniądze, to byłby po prostu bunt społeczny, a gabinet, czy te siedziby posłów PiS po prostu byłyby traktowane jak komitety partyjne w latach 70., czyli krótko mówiąc, naprawdę mieliby tam gigantyczny problem. Ale okej. Pomyślcie Państwo, 60 tysięcy złotych rocznie, to co Pan redaktor powiedział, tak, 5 tysięcy złotych miesięcznie, całkiem solidna pensja. A teraz pomyślcie Państwo o tym, że Bielan z Żalkiem próbowali 170 milionów, 178. przepraszam, dziękuję, wyprowadzić. Ale Żalek twierdzi, że to Bielan, a Bielan twierdzi, że to Ja Wipler wiem, tak. Szymowski, a Wipler i Krzymowski to są lobbyści, którzy już pozwali Tak. cywilnie i karnie Bielana. W związku z Ale tym zobaczcie, tam wszyscy się 180 tam biją. milionów blisko pieniądze wypływają, a mówimy o 5 tysiącach złotych. O. To jest tego. A my teraz, drodzy Państwo, polecamy Historia bez cenzury, redaktora artykułu o japońskich wojownikach, którzy niczym w tym słynnym undergroundzie Kusztorycy nie zauważyli, że wojna się skończyła, tylko dalej wysadzali atakowali aliantów, strzelali i prowadzili walkę nierówną w imię cesarza i Japonii. Więc o tych jest, nawet nie było ich tak mało. Tutaj Nie. redaktor ich tam Nie policzył. mogłem, nie mogłem jednej rzeczy zweryfikować, dlatego nie podałem jej w tekście. Według niepotwierdzonych plotek, ostatni z japońskich żołnierzy, który jeszcze się ukrywał na filipińskich wyspach, został znaleziony martwy, ze starości po prostu umarł, w 1986 roku.
No to jest dopiero wyczyn, drodzy Państwo. W każdym razie w tym numerze 5 kłamstw o historii Polski. Tajna historia armii Putina, czyli mój drugi tekst, materiał tak naprawdę, którym on jest o tym, o najemnikach, którzy budowali Imperium Rosyjskie w XVI, XVII i XVIII wieku. W XVIII wieku to już była w dużej części, byli potomkowie tego, potomkowie tych najemników, którzy walczyli w pierwszej części. Mieli nawet rusyfikowane nazwiska, jak na przykład słynny Lermontow. Gdzie to jest po prostu kalka anglosaskiego nazwiska przerobionego na język rosyjski. Ale oprócz tego jeszcze bardzo ciekawy tekst w numerze o tym, jak Związek Sowiecki produkował i sprzedawał narkotyki. A także o tym, że słynne matrioszki, te, które są dzisiaj symbolem zabawek z Rosji, wcale nie zostały wymyślone przez Rosjan. Historia bez Tak cenzury. to zakończyć. Polecamy, a my mówimy Państwu do zobaczenia. Prosimy o to, abyście zostawili nam w komentarzach tematy, którymi powinniśmy się zająć, które powinniśmy prześledzić na Twitterze, a może jeszcze nagrać zupełnie coś innego. Do zobaczenia.